Mówi się, że do 3 razy sztuka, próbuj. To jest 3 raz, kiedy zaczynam ten podcast i spróbuję 3 raz dokładnie tym samym dowcipem na rozluźnienie, na sam początek. Ty już wiesz, co się zbliża. Lecą 2 bociany. Jeden czarny. Drugi. W lewo. Brawo. A potem jeden z nich zaczyna bić brawo w locie. Spada. Masz tego dowcipu o samolocie, że podwozie odpadło. I jak odpadło podwozie, to no nie możemy się, nie ma nas tylu, żeby, nie utrzyma nas, nie ma takiej możliwości, nie da rady. Ktoś musi się puścić. No to jeden dzielny powiedział, to ja się puszczę, a reszta zaczęła mu brawo bić. No i tak. To ma podsmak, wiesz, pamiętasz jak no. były kolonie i chodziłaś do kiosku i tam tak, była ta... gazetki. W sumie to nawet ciężko było nazwać gazetką, bo to była taka kartka najczęściej złożona nie, chyba na 4. Ja kupowałam takie gazetki, to było cała gazetka była, takie dowcipy polskie, dowcipy ruskie, dowcipy czeskie. A. Było coś takiego. Znaczy na pewno był jakiś magazyn dobry, to był chyba magazyn Dobry Humor. Mhm. Bo, ale pamiętam też, że była jeszcze coś takiego, co nie było w formie gazetki, to było właśnie z dowcipami, ale to była wręcz taka... To się kupowało w kiosku, ale to była w zasadzie taka kartka złożona na 4 i na tym były różne śmieszne obrazki i dowcipy. No, śmieszne teraz w cudzysłowie, bo wiadomo jak się ten humor zestarzał. Pamiętam zwłaszcza, że przewijała się w tych gazetkach postać Panka Franka. Nie, to akurat nie kojarzę tych to gazetek. Były jeszcze końcówka lat 90, więc no, ten motyw w Polsce skinny kontra punki był jeszcze dosyć modny. Punk Franek występował w krótkich komiksach i tam najczęściej właśnie gonili go skinny, a on im wykminiał jakiś numer. Nie, no ja to pamiętam najlepiej dowcipy o Wąchocku. One nawet trafiały do Kaczora Donalda. Jezu. Wiesz dlaczego w Wąchocku autobusy są takie szerokie? No bo każdy chce siedzieć koło kierowcy. No. To jest mój ulubiony chyba rodzaj dowcipu. No. Takie, które są totalnie bez sensu. Właśnie, no. właśnie w stylu tego bociana. Wiem, to jest taki trochę humorowy guilty pleasure, bo wiesz, że nie powinnaś, ale się śmieję. No. Zresztą w Ochocku był nawet materiał, pamiętam, w National Geographic. A to ciekawe. Nie słyszałam. Był, pamiętam, i był w polskim National Geographic i nawet pamiętam, że był utrzymany w takim dosyć smutnym tonie, ponieważ w Ochocku to jest generalnie biedne miasto. Tam nic się nie dzieje, jest ogromne bezrobocie. Dlatego się z niego śmieją. To tak jak to się śmieją z biednych krajów, że jak trafi kotlet do biednego kraju, to nawet przed dziećmi nie musi uciekać, bo go nie znają. No. Aha. Tak to wygląda. Chcieliśmy zacząć w jakiś nietypowy sposób, a wyszły nam... Wyszedł nam temat. Wyszedł nam temat i wspominki. No, także wybaczcie o ten dowcip o klaskaniu, bo mi nie bardzo wyszedł. Znaczy taki był jego chyba zamiar. No chyba tak, w sumie tak. Zerkam sobie jeszcze do moich notatek. Zapisałem 10 maja o godzinie 13:26 notatki na telefonie, że Filip z Konopi to taki polski Tarzan i zacząłem głębiej rozkminiać ten temat, bo skoro Tarzana wychowały małpy, Mauriego wychowały wilki, to jakie zwierzę wychowałoby polskiego Tarzana w takim polskim polu? Żul polski. Nie, to... Ale żul to nie jest zwierzę, to jest... A nie żubr, kurde! A widzisz. Nie, no. Bo ja miałem puścić coś takiego, że jak w polu, to kuropatwy, żeby było jeszcze bardziej pojechanie, ale żubr... Żubr tak, polski. Żubr brzmi jak zwierzę, które mogłoby wychować pokolenie Polaków. Znaczy w zasadzie to wychowało. No w sumie tak, dobrze posiedzieć przy żubrze. To było, najczęściej przeze mnie pite piwo na studiach. O, nieładnie, jak tak można na studiach pić piwo i się nie podzielić. Zaraz, chcesz mi powiedzieć, że studenci piją alkohol? Naprawdę? Tak? Studenci robią bardzo dużo dziwnych rzeczy, szczególnie studenci chemii. Coś mnie to tryka No. Kto cię tryka? Kto ci przeszkadza? Ach, jeden z widzów. A dobra. A to weź go olej. Olej słoneczko, tak, olej jestem już, słoneczko. Jestem już na tym etapie bycia youtuberem, że mogę olewać swoich widzów, prawda? Nie, no, wiadomo, że nie. Albo przynajmniej nie całkiem. To był żart oczywiście, kochani. Witajcie, postanowiliśmy... Tak, dopiero teraz zaczynamy ten podcast, nie? Powitanie. Po 5 minutach. Po 5 minutach. Ale dwóch typów podcast kiedyś zrobiło powitanie na godzinę. Bo zapomnieli się przywitać.
i przywitali się na 5 minut przed końcem. To było hej, hej, hej. To było najdłuższe, no. Wtedy, to było najdłuższe powitanie w historii podcastów. My się nawet nie planujemy w pierwszej tej trójeczce. O, jest jakaś w ogóle trójka. No i w każdym razie, jak go zauważyliście, mamy dzisiaj dobry humor i po prostu postanowiliśmy... Tak, po prostu bardzo luźno o wszystkim. Tak, luźno o wszystkim, bo myślę, że trzeba nam trochę luzu w dzisiejszych czasach, mimo że wiadomo co, nie mamy dzisiaj jakiegoś tematycznego zamysłu na ten podcast, dlatego pogadamy sobie po prostu o wszystkim, co nam przychodzi do głowy. Po prostu, żeby trochę rozweselić trochę się i siebie, i wszystkich. Trochę się rozluźnić po tym siedzeniu w domu, które było nudne i kaloryczne, i człowiekowi tylko tyłek rośnie od siedzenia w domu. No, my zaczynamy dietę. My zaczynamy dietę, bo troszeczkę się ostatnio rozbisurwaliśmy odnośnie hot dogów na śniadanie i tak. No fajnie było, no. No było fajnie. Fajnie było, 10 kilo temu. Wczoraj postanowiłem kupić wagę. Postanowiłem kupić wagę i to chyba tego potem pożałowałem. Oboje pożałowaliśmy. Ale dobra, jest dieta. Teraz tylko kanapeczki z ogóreczkiem i będą efekty. Jeśli was ciekawi, jak wyglądała nasza kwarantanna, to wyglądała tak w zasadzie jak wszystkie nasze dni, tylko rzadziej chodziliśmy na miasto. I nie chodziliśmy do pracy, no bo akurat tak pracujemy, że nas objęło to zamknięcie zakładów pracy. Mieliśmy, to było nasze najdłuższe wolne od dawna. Tylko, że nie mogliśmy nigdzie nie pojechać. No. Znaczy niby mogliśmy, ale 2 tygodnie kwarantanny w tej, w drugą no, stronę zdecydowanie się nie uśmiecha, dlatego no, od końca marca siedzieliśmy w domu. No, zasadniczo tak. I tak było zawsze coś do roboty, a to przy domu, a to po prostu w ramach naszych hobby, czy to oglądanie, czy czytanie i tak dalej, ale no jak na tym pomyślę, to są moje najdłuższe wakacje od pracy, od czasu wakacji pomaturalnych. No. W sumie? Bo potem to jednak w okresie studiów zawsze się ja to jakoś robotę wzięła na wakacje, a to coś, a to tam coś, a to... No niby studia mają tylko 9 miesięcy nauki, ale to jest takie niby. Ale dobra, nie chcielibyśmy robić tutaj kolejnej pogadanki z cyklu pamiętajcie, myjcie rączki, pamiętajcie, nie wychodźcie i tak dalej. A dobra, no i tak teraz troszeczkę polecę takim typowym, ale przynajmniej macie czas na Netflixa, macie czas na to, czas tamto. Posprzątajcie sobie w domku. A moje miski, chodźcie, posprzątajcie sobie w domeczku, posiedźcie sobie troszeczkę na komputerze, ale nie za dużo, bo to oczka psuje. Pamiętajcie słuchać mamusi i tatusia, bo mamusia i tatuś wiedzą najlepiej, no ale zdarzać się może, że mamusia i tatusia akurat nie ma w domu, a pamiętajcie, już nie bywa, no to słuchajcie pieska. Pamiętajcie odrabiać lekcje. Chyba wyciszę ten telefon. Pieska. Ale czemu pieska? Może kotka ma ktoś. To niech słucha kotka. Bardzo lubią. Niech słucha kotka, a prawda? To przeszkadza. A kotek czasami bardzo ładnie śpiewa. Dokładnie. Miau, miau, miau. Pamiętajcie nakarmić pieska i kotka właśnie. O to mi chodziło. No, chodźcie na lekcje online, do szkoły. Tak. No ale dobra. I nie wykupiajcie się, nie przeszkadzajcie nauczycielom, bo potem wyjdzie to samo, co było w TVP. No. Czyli takiego podcastu nie będziemy robić. Dokładnie. Ale dobra. No tak jak już wspomnieliśmy, jest na Netflixie teraz sporo rzeczy, które można ponadrabiać. No i co żeśmy oglądali. Zarówno na jakichś starych. Pomimo tego, że no, wiadomo z oczywistych względów wszystko teraz co prawda stoi, cała ta branża rozrywkowa, to i tak dalej uważam, że jest to naprawdę w obecnych czasach dobry etap za dla animacji. Za dużo mówisz naprawdę. Naprawdę? 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 Jest to dobry czas dla animacji. Dobry czas dla animacji. Już niedługo będzie Shira. Tak. Ostatni sezon. O Jezu, tak czekam. Razem z kumplem mocno czekamy na ostatni sezon Shira and the Princess of Power. No z żoną to już nie czekasz, no tylko z kumplem. No. Czekamy oczywiście razem. Ale jakoś tak się złożyło, że Poczek też się ekscytuje i dużo o tym z nim gadaliśmy. No to spoko. I co on myśli, że wydarzy się w tym ostatnim sezonie? Bo nie robiąc spoilerów... Znaczy, nie robiliśmy na razie żadnych przewidywań. No ale... ja mam swoje spoilery, ja mam swoje pomysły, co się może wydarzyć. I nie wiem, czy o tym mówić, czy nie. Możemy przez chwilę o tym pogadać, dlaczegożby nie. Shira and the Princess of Power. Dobra, zacznijmy może takim ogólnym stwierdzeniem. Jest to jeden z najlepszych remake'ów starej kreskówki, jak kiedykolwiek widziałem. Tak, bo tym razem nie jest zrobiony pod zabawki. No właśnie. Jeśli ktoś oglądał w dzieciństwie He-Mana i Shire właśnie, tak jak ja, i włączył to sobie po latach, bo oryginalne serie również są dostępne na Netflixie, to może lepiej tego nie róbcie. Bo można się... Straszycie się. Można się bardzo. Straszycie. Jeśli w życiu nie widzieliście He-Mana ani Shiry, pierwowzorów, to... Nie powiem, że nie polecam, bo jako klasykę zapoznanie się z historią kreskówek tak dalej, spoko. To tak jak czytanie Tolkiena.
Dokładnie, ale to już tylko dlatego, żeby po prostu sobie obczaić, jak to kiedyś wyglądało i czym się jarali ludzie. Fantastycznie się ogląda w Toys That Made Us, też fantastyczny dokument o różnych markach zabawek na Netflixie. Fantastycznie się oglądało odcinek o He-Manie, jak tam wszyscy opowiadali o tym, jak powstawały te zabawki. Szczególnie o tym, że cały projekt musieli przerobić, bo się He-Man w drzwiach nie mieścił. Tak. Jezu, to jest chyba mój ulubiony fragment, że jak robili ten zamek, Castle of Grayskull, ten zamek Ponurej Czachy, nie wiem, czy to miał polską wersję w ogóle. Posępnego czerepu! Boże, oczywiście, posępny czerep, jak mogę zapomnieć. Że jak robili zamek posępnego czerepu, ten wielki playset, zabawkę, to lead designer stwierdził, że He-Man jest zbyt szeroki, nie mieści się w drzwiach. A to o to chodzi, żeby figurki stały sobie w drzwiach i trzeba było przerobić tak cały zamek. Filmie, no. A to było już prawie, że oddane do dystrybucji. Tak, tylko że no jeszcze nie mieli wszystkiego zrobione, to już mieli pierwotwór w produkcji mieli już. Tak, no. Ale w każdym razie no, była dużo dodatkowej pracy, trzeba to było przerabiać. Fantastyczna historia. No, pamiętam, że on mówił, że potem cała ekipa się do niego nie odzywała przez miesiąc czy coś. No, ale tak, no, wersje animowane służyły głównie temu, żeby reklamować zabawki i teraz to jest tak strasznie to widać, tam nic się nie dzieje. No, znaczy, teraz, no niby przeżywałem jakieś... to trochę odwrotnie, że zabawki powstają dopiero po tym, jak powstanie film. A oni tam wtedy mieli po prostu figurki, modele, lalki Barbie mieli, tak, które musiały zostać wykorzystane w jakiś sposób. No tak, tak też potem powstała She-Ra, żeby uderzyć z tym trochę do dziewczynek i te jej figurki były takie troszeczkę bardziej, no może nie a la Barbie, ale lalkowate. No, jakbyście na przykład zobaczyli postać Glimmer z pierwowzoru. Kompletnie. I to nie jest to. To nie jest to, kochani. No, postać Bow. Też totalny murzynek z dwoma tatusiami, no. Przepraszam za spoiler. Przepraszam, ale to jest bardzo ciekawy zabieg, bo no, teraz zasadniczo wszystko na Netflixie ma coś wspólnego z LGBT albo właśnie z, no, z pokazaniem innego modelu tak, rodziny. Tak, tak, tak. Te wątki są częste. No zupełnie tak, jakby ci ludzie naprawdę istnieli. No niemożliwe. Pewnie niektórych bodzie to w oczy, no, ale my akurat tacy nie jesteśmy, ale dobra. Może niekoniecznie chcielibyśmy gadać o tym, bo... Bo to już są różne podejścia do tego, różni ludzie mogą to odebrać. Po prostu jest wątek, że chłopak ma dwóch ojców i tyle, na tym skończmy, ale jest też bardzo sympatyczną postacią, która wnosi dużo serca do całej tej opowieści. W ogóle właśnie wszystkie te postacie w She-Ra and the Princess of Power, które bazują na tych starych, pokazanych w tej prawda, starej wersji, no to jest kompletnie coś innego. Tam są wszyscy tacy kartonowi, Boże drogi. W pierwszej wersji. Tak, no właśnie w oryginale te wszystkie postacie to jest takie narracyjne nic. Kompletne nic. A tutaj wreszcie te postacie żyją. Wreszcie mają jakieś relacje, jakieś uczucia. Mamy bardzo fajny wątek tego, że córka tęskni do miłości matki, chce jej zaimponować. Mamy wątek tego, że ona też poszukuje, znaczy nie bezpośrednio, ale poszukuje też swojego ojca, nie wie, co się z jej ojcem stało. Nikt w zasadzie nie wie. No i to jest to takie rozwijające rodzinę. Rodzinność tej serii, warstwę emocjonalną. Chociaż seria ma też swoje flow, bo było na przykład tak, że te She-Ra właśnie i Glimmer bardzo długo się kłóciły zasadniczo o nic. Tak, w ostatnim sezonie. Tak. Rzeczywiście tamta relacja była troszeczkę dla mnie... No dobra, wchodzimy trochę w spoilery. Dobra. Dobrze, no w każdym razie nie wiadomo po co się kłóciły. Spoiler... Tak, moim zdaniem po prostu nie wiadomo po co się kłóciły. Nazwijmy, że jest to trochę omówieniem odrobinę spoilerowym. Zwłaszcza, że teraz no, czekamy i tak na ostatni sezon, więc ciężko po prostu o czymś mówić i nie wnikając trochę w fabułę. No. Rzeczywiście te relacje ich w ostatnim sezonie sprawiały trochę takie wrażenie, że jakby po prostu posiedziały... Jakby spotkały się dwie kotki. Tak. Stwierdziły, będziemy się bić. O kotkach może też za chwilę. Tak, że jakby właśnie usiadły i pogadały o tym wszystkim, co się stało tak szczerze, to nie byłoby połowy tej dramy. Potrafiły się na chwilę uspokoić i połączyć, ale potem znowu się kłóciły. Z drugiej strony, no może to oddawać też to, że no, wszystkie te postacie w tej nowszej wersji są jakby młodsze, w porównaniu do pierwowzoru, są takimi bardziej nastolatkami, czy młodymi dorosłymi, a wtedy buzują hormony, emocje i tak dalej. I czasami nie umiemy no, tego trzymać się na wodzie. Nie ma wszystkich klocków, że tak powiem. Ja po prostu porównując siebie z wtedy, a z siebie z teraz jestem w stanie powiedzieć, że brakowało mi klocków. Tak. Nie było wszystko jeszcze poukładane tam, gdzie trzeba. Miałaś mało Lego w dzieciństwie. Tak. Tak. Katra jest jedną z najlepiej zarysowanych postaci w show. I to też mnie naprawdę zadziwia, że jest taki, też porównując do oryginalnej She-Ry, że jest postaci... Przepraszam, że ci się wtrącę, ale się zastanawiam, czy nie powstanie osobny serial o niej. To tak, ona ma potencjał na taką kolejną antybohaterkę. Wiesz co, potencjał jest, ale wątpię, żeby się na to porwali, bo no, mimo wszystko dalej jest to show mocno koncentrujące się na She-Rze. Była najbardziej na taką interesującą postacią, która przechodzi swoje...
Jeszcze Redemption Arc nie było, ale przechodzi od ale takiego... Właśnie a propos przewidywań, coś przeczuwam, że jednak będą ku temu zmierzać. Może nie, żeby tak na koniec wszyscy absolutnie się z nią poprzytulali i pocałowali, ale myślę, że ten Redemption Arc będzie. Tak. No właśnie, to było jedno z moich przewidywań. No bo ona zaczyna jako taka dość sympatyczna, tylko odsunięta od całej... od swojej przyjaciółki dziewczyna. Potem idzie full bad. Idzie full bad, bo ona myśli, że to wszystko jest teraz wina Adory, wszystko, co ją złego spotkało. Potem osiąga sukces, jest super, ma sukces, a potem się okazuje, że wcale ten sukces nie jest tym, czego chciała. No tak. Zwłaszcza to widać teraz pod koniec tego ostatniego sezonu i na pewno będzie zarysowane już teraz. Widać to po trailerze tego finałowego teraz, który ma być puszczony 17 maja. Ale naprawdę zadziwia mnie, że stworzono tak kompleksową postać, mając tak żenującą bazę. Bo na oryginalnej wersji jest po prostu jeden z tych wielu wylenów henchmenów Hordaka z tła, która pojawia się czasu do czasu, ma irytujący głos i to w zasadzie wszystko, co można o niej powiedzieć. I że zmienia się w kota. W ogóle właśnie ten odcinek, jeden z poprzednich sezonów, w którym wszyscy na moment zmieniają się w swoje pierwotne wersje, jest fenomenalnym nawiązaniem i rozbawił mnie niesamowicie. Także, no tak, jest naprawdę dobra seria. Na początku troszeczkę zawadzała mi animacja, bo zwłaszcza w początkowych sezonach jest troszeczkę mało szczegółowa. Widać, że przydałoby się tam jeszcze troszeczkę cieni, jakby dodatkowych efektów. Czasami uderza lekka flaszowość tej animacji. Ale z czasem w ruchu robi się to coraz lepsze. Zwłaszcza w ostatnich sezonach. Idąc dalej w animację, zmienimy już temat, bo trochę dużo było o Shire. Nie rozpełnę. The Hollow. No tak, rzeczywiście, był drugi sezon The Hollow. Oglądaliśmy wczoraj The Hollow. Całkiem przyjemna seria. Taka nie, przedwczoraj, ale dobra, no nieważne. Przyjemna, lekka seria. Już zdążyłem o niej troszeczkę zapomnieć i nie wiem, bo... No bo tak, bo pierwszy sezon to był puszczany, nie wiem. W każdym razie grupa dzieciaków nagle budzi się w miejscu, którego zupełnie nie znają, bez żadnych wspomnień. Usiłują dojść, czemu tam są i gdzie są i czemu wszystko chce ich zabić. Tak, po drodze napotykają masę przeciwników, odkrywają nagle, że mają supermoce, też nie wiedzą dlaczego. Spotykają inne dzieciaki, również z supermocami, które chcą z nimi rywalizować. Nie wiadomo, czy oni w ogóle są jedną drużyną, czy nie są jedną drużyną, czy powinni przeciwko sobie rywalizować i co się stanie, jeśli któryś z nich zginie i tak dalej. Tak, i w tym wypadku głównym gimmickiem właśnie tej serii jest dla mnie ta tajemnica, która się za tym wszystkim kryje. Ta niepewność, niewiedza, nie wiadomo, o co w tym chodzi. Na czym się stoi, czym się to skończy. Gdzie się leży, no na czym się stoi. Teraz właśnie drugi sezon puścili i znowu jest tajemnica, bo dzieciaki zamiast obudzić się w swoim realnym świecie, co sugerował koniec pierwszej serii, budzą się znowu w The Hollow. I tak, wszystko wydaje się takie samo jak w realu, tylko nagle ich strachy ożywają. I znowu nie wiedzą, o co chodzi. O co chodzi, czemu oni tu są i czemu wszystko wygląda jak w The Hollow. Tutaj też udało się utrzymać ten element tajemnicy do samego końca, o co w tym wszystkim chodzi i w jaką kabałę tym razem wpakowali się bohaterowie. No już po pierwszym odcinku, no ale dobra. Znaczy, no pewne przewidywania tam się da robić, no zwłaszcza po tym, że kiedy już wiesz po pierwszej serii, czym naprawdę było The Hollow. Tego może nie musimy koniecznie zdradzać, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Trochę zdradziłam, no ale dobra. Wydaje mi się też, że troszeczkę teraz ten drugi sezon The Hollow był pośpieszony. Nie jestem pewien, ale chyba był krótszy od poprzedniego. Nie pamiętam, czy poprzedni też miał 10 odcinków. Nie wiem, może było 12? Coś nie jestem pewna. Wydaje mi się, że teraz tym razem troszeczkę się to przyspieszyli. I znowu skończyło się tak, że w sumie z jednej strony mogłoby to być kontynuowane, ale nawet niekoniecznie. Nie jest to jakiś taki... Znaczy, brakuje mi troszeczkę tych wątków tego samego świata, co się z nim potem stało. Jak to dalej zostało, czy to się toczy dalej? Czy to zostało po prostu ucięte? W niezmienionej formie. No w sumie tak. Na pewno fajnie było to, że ci, z którymi poprzednio jakby były zadry, teraz stają się nagle sojusznikami, albo takimi semi-sojusznikami, z którymi muszą się nauczyć wszyscy współpracować. Jest trochę smutnych momentów, jest trochę momentów grozy, jest nawet wesołości momentów, bo podobał mi się motyw wikingów, strachliwych wikingów. To nie jest żaden spoiler, to po prostu są strachliwi wikingowie. Wikingowie byli świetni. Całkiem fajnie też ta seria rysuje relacje między postaciami, też czasami są może trochę przesadzone i dzikie, ale przynajmniej te postacie żyją. No to znaczy, no mamy chłopaków, którzy niby są od zawsze znajomymi i od zawsze się przyjaźnili, ale nagle trzecia w drużynie stwierdziła, że nie będzie im pomagać. No.
ten, który no, jest zrobiony takiego największego śmieszka, w zasadzie tymi śmieszkami najczęściej próbuje tak naprawdę rozładować swoje wewnętrzne frustracje i lęki. Jest dziewczyna, która spaja to wszystko do kupy. Tak, która wszystkich próbuje, jest dziewczyna, która próbuje wszystkich za mordy złapać i ich usadzić. Jest dziewczyna, która ma swoją tajemnicę, z jakiegoś powodu nie chce z innymi współpracować. Generalnie fajna seria, tylko animacja. Czasami animacja jest spoko, a czasami bardzo leci takim Newgrantsem 2005. No, czasami miałam wrażenie, tą jedną postać obserwując, że widzę high school, Monster High School. Monster High School. No. O te gule. Znaczy mówię, właśnie czasami jest bardzo spoko, a czasami masz wrażenie, że to spoko nie mogłoby się znaleźć na YouTube. Czasami im brakowało po prostu jakby, nie wiem, funduszy, żeby dokończyć tą scenę, dokładnie zrobić, flaszowość po prostu. Właśnie. No bo też mi się o tym przypomniało. Powiedz, że o tym samym myślimy. Że skoro mówiliśmy o YouTube, to tak. prawie, że moglibyśmy zapomnieć o jednej z najlepszych kreskówkowych produkcji. Którą widzieliśmy ostatnio. Epithet Erase. Tak. Epithet Erase. To zostało nam polecone przez przyjaciela i w sumie na początku zacząłem na to spoglądać, bo to jest kreskówka stworzona drogą crowdfundingu przez Kickstartera, której odcinki zostały udostępnione na być może znanym niektórym kanale Jello Apocalypse, znanym z prześmiewczego wyjaśniania różnych serii i gier. No na pewno ktoś kojarzy This is basically Steven Universe, This is basically Miraculous Ladybug i tym podobne. Mm-hmm. I od jakiegoś czasu właśnie ekipa związana z tym z tym kanałem własną kreskówkę zaczęli tworzyć własną kreskówkę, taką półanimowaną, bo właściwie wygląda to jak... Są tam sekwencje w pełni animowane, ale większość jest realizowana w formie jakby troszeczkę statycznych obrazów. Tak jakbyś miał teatrzyk kukiełkowy z wycinankami. Z wycinankami, dokładnie. I na początku miałem trochę takie, trochę to tanio wygląda, ale z czasem, jak się wkręciliśmy, to zauważyłem, jak bardzo dobrze tam... Wiadomo, że to jest zrobione, żeby było taniej, żeby nie musieć aż tyle animować, tak, ale trochę, to tak. jest styl tej kreskówki. Tak, i to jest naprawdę wyraźny ten styl, że... Naprawdę jakby wyraźnie sobie to określili i konsekwentnie się tego trzymają i wbrew pozorom taki minimalistyczny styl dużo daje, bo działa ci na wyobraźnię. Najlepsze to są te karteczki, gdzie oni się przenoszą. Takie mapki są i po prostu masz kwadracik. Jakby z awatarami postaci. Z twarzą tylko tej postaci. Jest to wszystko tak symbolicznie zakreślone. Wszystkie kwadraciki biją się na mapie potem. Dokładnie tak. No i bardzo dużo tutaj na imersję działa świetny voice acting, bo tam na pewno przewija się wśród głosów właśnie ten facet, który robił większość podkładów do tych filmików This is Basically, ale też jest cały cast różne pozostałe postacie. Mówmy o postaciach właśnie jeszcze, bo są też świetne po prostu. Postacie tego show są absolutnym hitem, bo dosłownie jest to seria... Tutaj nie ma chyba ani jednej osoby, której bym nie polubił, która by w jakiś sposób nie przykuła mojego wzroku, nawet jeśli jest postacią bardziej z tła. O co chodzi? Bo każda z postaci ma swój epitet. Epitet. Coś, czyli... Coś, co ją określa. Tak, no generalnie supermoc. Ale chodzi o to, że jest to coś związane z jej charakterem, z tym, jak się zachowuje i skąd pochodzi też poniekąd. Mhm. Jest to coś jakby w stylu X-Menów, ale robione na dużo będzie wesoło. Na przykład zupa. Tak. I co epitetem jednej z postaci po prostu jest zupa. I postać potrafi tworzyć zupę z niczego. Zupę z powietrza. I co z tym można zrobić? Ze swojego potu. I wbrew pozorom... I staje się to po jakimś czasie umiejętnością jak najbardziej efektywnie wykorzystywaną w walce. Jest epitet, który pozwala jego właścicielce tworzyć miniaturowe wieże zamkowe. Takie zameczki, po prostu domeczki. Małe domeczki albo zamkowe wieże z blankami, które mogą razić przeciwników prądem. Albo magią. Epitet głównej bohaterki wycisza jakby obszar wokół niej. Wycisza i ogłupia. To jest po prostu dam, czyli ogłupienie. Barrier! To musielibyście zobaczyć jeden z odcinków, no z pierwszej serii, znaczy, żeby to powiedzieć. Daj linka w opisie do tej serii, myślę, że żeby dam, sobie myślę, ludzie że obejrzeli, dam. Bo jest naprawdę sympatyczna bardzo, i, bardzo warto to, i kolorowa. Bardzo warto to obejrzeć, naprawdę. W tej chwili zbierają sobie środki na drugi sezon, myślę, że im pyknie. Tylko nie wiem, czy są polskie napisy już, bo my to oglądaliśmy po angielsku, więc... Nie mam pojęcia, na pewno są angielskie, ale... No, także sobie sprawdźcie, bo dialogi są całe się po angielsku. Jeśli nie znacie angielskiego, bo możecie być bardzo skonfundowani niestety.
Znaczy, no, dialogi są takie proste. Ja bym powiedział, że to jest na taki basic English, no ale jeśli ktoś nie ma kompletnie kontaktu z językiem mówionym, no to wiadomo, byłoby mu ciężko. Ale jeśli ktoś zna angielski i chce sobie obczaić, naprawdę polecam, bo jest to jedno z moich najprzyjemniejszych w zasadzie zaskoczeń. Także może już niedługo pojawi się po polsku, jak się Nano Karin za to weźmie na przykład. Myślę, że to by była naprawdę nośna rzecz dla Nano Karin. Bo myślę, że, nie wiem, może, że produkcja... Może coś z tego zrobili, a my nie wiemy, tylko sugerujemy, nie? No naprawdę liczę na drugi sezon i myślę, że jego produkcja pyknie, bo Jill Apocalypse jest popularnym kanałem i jeśli to rozpromują, to myślę, że spokojnie mogą zebrać środki nawet na więcej. Jest to naprawdę jedno z moich najprzyjemniejszych zaskoczeń. Zacząłem to sobie oglądać tak po prostu z nudów, a tak się w to wkręciliśmy, że pyknęliśmy całą serię w 2 dni. Naprawdę, naprawdę warto. Effie the Erased, zapamiętajcie sobie. Wracając do Netflixa, dużo ostatnio wskoczyło na te platformy filmów Ghibli. Też znakomita okazja, żeby ci, którzy nie mieli do tej pory jakiejś bardzo szerokiej styczności z tymi magicznymi produkcjami, w tym również ja, mogli sobie ponadrabiać. No i my sobie sporo ponadrabialiśmy. No, obejrzeliśmy sobie. Jeszcze Totoro nam zostało w sumie do obejrzenia z rzeczy, które chciałabym zobaczyć. No tak, ja też Totoro jeszcze nie widziałem, a też... No w sumie zanim zaczęliśmy oglądać, no to widziałem... Spirited Away I Haoru, Moving Castle. Tak, Haoru oczywiście i, ale jeszcze no, oczywiście Princess Mononoke, to jest chyba moim ulubionym filmem Ghibli, ale tak poza tym no to jakoś te inne produkcje pomijałem i teraz była okazja sobie to wszystko ponadrabiać. No jeszcze musimy Świat Arietty nadrobić, bo to też jest bardzo ładne. Raz to widziałam, ale już prawie nie pamiętam, co tam było. Teraz tych nadrobionych przez nas chyba mi się najbardziej podobały Naputa, Laputa. Zmerdżowałem dwa tytuły, bo miałem powiedzieć Nausicaa na początku. Naputa? Naputa? To jest Naputa. Crossover Laputy i Nausiki. Także tak, 12... Prosimy, Ghibli, prosimy o stworzenie Naputy. Ale to by działało. Szczerze, to by nawet działało. Ale tak, Nausicaa jest zasadniczo pierwszym filmem Ghibli. Pierwszym, jeszcze nie wydanym jako bezpośrednio Ghibli. Pod tym studiem. A Laputa była właśnie kolejnym zrealizowanym, ale już pierwszym jako już Ghibli. Nie wiem, czy nie było jeszcze czegoś pomiędzy. Nie, Laputa była. A Laputa nie Totoro? Nie, Totoro było później. Laputa to jest ten... Boże, 80. któryś rok. Żebyśmy nie podawali złych informacji. Może nawet starszy. Trzeba to sprawdzić. No teraz, wiesz, to jest taka wiedza z Wikipedii. No, ja nie mam przecież wiedzy o roku produkcji wszystkich filmów, jakie wyglądały. W każdym razie Nausicaa była pierwsza i była takim przełomowym filmem dla studia. No nie była wielkim sukcesem, ale później sprzedawało się wiele kopii na kasetach, potem na płytach. I to doprowadziło zasadniczo do powstania całego studia. Dzięki temu po prostu pyknęło to ostatecznie. Mogli zacząć tworzyć razem autorzy. No, mi się w Nausicaie cholernie podobała ta stylizacja. Ja bardzo lubię jakby merżowanie takiej techniki a la dieselpunk, a la lata 20-30 z średniowiecznymi wpływami, zbrojami, mieczami, rycerzami i tym podobnie. I to bardzo, bardzo wyraźnie widać właśnie w Nausicaie. No i fajne było właśnie to wprowadzenie jeszcze motywu owadów jako głównego przeciwnika, który tak naprawdę nie okazał się przeciwnikiem, tylko siłą natury. Tak, i to właśnie ten wątek człowiek kontra natura będzie potem często powracać w filmach Ghibli, bo zarówno w Szopach, jak i w Mononoke. W Nausicaie jeszcze bardzo ciekawym motywem właśnie poza tymi owadami była trująca właściwość przyrody. Mhm. I odkrycie, dlaczego ta przyroda jest trująca. To też było bardzo ważnym motywem. I potem pokazanie tego, że ludzie zawsze dążą do władzy i nieważne ile by to kosztowało innych, może się okazać, że ich samych nawet. Może się okazać, że to dążenie do władzy jest śmiertelne dla całego otoczenia. Może się okazać, że oni sami tracą wątek z tego, co naprawdę chcieli zrobić, i zostaje tylko ślepa furia, ślepe dążenie do przodu. Tak, i wynika też z tego takie przekonanie, że natura zasadniczo nie jest twoim wrogiem, ale też nie jest ani dobra, ani zła. Jest po prostu dziką siłą. I to też potem będzie bardzo widać w Mononoke. W Lapucie mieliśmy do czynienia z... również z bardzo ciekawym działaniem przeciwko przyrodzie, ludzie przeciwko przyrodzie, bo tam głównym motywem magicznym były kamienie, które są częścią przyrody, a te kamienie sprawiały, że skały mogły latać. Tak. Ludzie też, zasadniczo. Znaczy zasadniczym, myślę, morałem Laputy jest to, że człowiek zawsze będzie dążył do czegoś potężnego po to, żeby tylko to zdobyć i zdominować. To pozyskać.
nie chcieli pozyskać i nie chcieli zniszczyć. Nie, no to zniszczyć, nikt, zasadniczo nikt nie chciał tego zniszczyć, głównie chcieli to dla siebie po prostu, chcieli tę technologię rozwinąć. No to w sumie tak. Chcieli rozwinąć tę technologię, ale do tego, żeby nikt nie doszedł do władzy nad tą technologią, bo ta technologia zagrażała całej przyrodzie zasadniczo. Całemu światu wszystkim. Dlatego lepiej było to po prostu zniszczyć. Bardzo przewrotne jest w Lapucie to, że te postacie, postać piratów, które od początku są pisani jako tacy chciwi, że nie tylko zysku skarbów, koniec końców okazują się właśnie najbardziej ludzcy. No, taką fajną rodzinką się okazują. Mamuszka rządzi. Pytanie tylko, czy oni wszyscy jej są synami, czy oni są adoptowani, bo oni nie do końca pasują do siebie. No, chyba w sumie tylko niektórzy byli rodzi. No. Ja w ogóle mam headcanon, że właśnie tak pani kapitan piratów, mamuśka ich wszystkich, to jest dorosła pielęgniarka. Tak. Ej, ale zaraz. Strasznie fajne ma te... Ale czekaj, Pippi Langström miała przecież ojca żeglarza. No. Może nie pamiętam, czy on był piratem konkretnie, ale na pewno był żeglarzem. No, kto wie, czym się motywowali, no. Kto wie, gdzie się konkretnie to działo. No, Pippi Langström to niby Szwedka, ale... Ale... No w zasadzie świat... Po latach wyszła za inżyniera i stwierdziła, kurde, będziemy latać. I rabować. Będziemy rabować. Ja będę Pippi Pończoszanka największą piratką na świecie. A że miała dobre serce, to chłopaków przygarniała, no i tak powstali piraci. Tam w jednej scenie, nawet przecież w jej kajucie widać jej portret z lat młodości, no w sumie tam wygląda jak taka anime Pippi. No. Znaczy tak, no ale potem mi się bardzo podobała, to jest taki mocno przygodowy film, to jest dobre przygodowe kino. W ogóle do mnie dotarło dopiero później, jak sobie czytałem różne informacje i na temat castu, że w głównego złego tam się wcielał Mark Hamill w angielskim dubbingu, a tego nie wychwyciłem. Panie Luku, czemu pan jest zły? Joker. Także tak, bardzo przyjemnie było nadrobić czas z filmami Ghibli, bo potem jeszcze obejrzeliśmy Narzeczoną dla kota, Szopy. W natarciu. Coś tam widzieliśmy, Szept serca. Tak, Makowe wzgórze. Gdzie zrywa się wiatr. Marni przyjaciółka ze snów. I powiedziałbym tak, że filmy Ghibli wszystkie są magiczne i nawet ten słabszy film Ghibli wciąż no, stoi na pewno o klasę wyżej od wielu różnych produkcji, ale jednocześnie też obejrzeliśmy teraz sporo tych rzeczy i stwierdziłem, że jakkolwiek bardzo mi się podobają, to też stwierdzam, że czasami ludzie jednak troszeczkę przesadzają w opinii na ich temat i no nie wiem, mam takie wrażenie, że często ludzie stawiają absolutnie wszystkie produkcje studia Ghibli jako absolutne żelazne arcydzieła, a że nie wszystkie zasługują dla mnie na takie. Dla mnie niektóre te obyczajówki się zlewają. Bardzo, bardzo. Na przykład Szept serca jest przyjemną, nostalgiczną historią, ale w pewnym momencie miałem takie... Czy tam się coś zacznie dziać? Dokładnie. I tam się w sumie nigdy nie zaczęło nic dziać. To tylko tyle, że dziewczyna bardzo chciała osiągnąć swój cel i chciała to zrobić, zanim wróci jej chłopak. Tak, tak. No jakby tam nie było specjalnie za bardzo o czym mówić, bo na przykład Makowe wzgórze też jest historią stricte obyczajową, ale tam masz jeszcze tę historię z przeszłości, która tam się dzieje trochę w tle. No masz jeszcze trochę tego, że chcą uratować ten budynek, masz jeszcze to, że się okazuje, że oni mogą się nie móc spotykać, a zakochali się w sobie. Tak, tak, tak. No. Właśnie ten wątek tego ratowania budynku jest niby poboczny, a z czasem wyskakuje jakby na pierwszy plan. No i tam w sumie najfajniejsze animacje są wtedy. Wszyscy zajęci, tak. Najwięcej ruchu jest w tym momencie. No w ogóle zresztą wszystkie te filmy są zniewalające wizualnie. I te najstarsze również. Mimo, że na przykład jak się ogląda, jak sobie porówna właśnie animacje i sposoby animowania w Nausicae, w tym najpierwszejszym, a już w tych nowszych produkcjach po latach 2000 widać, jak to bardzo skoczyło do przodu, ale wciąż zachowują ten swój charakterystyczny styl. I muszę powiedzieć, że coś o Zamku Hauru, bo do tej pory był to mój ulubiony film Ghibli. Teraz trudno mi powiedzieć, czy mam ulubiony. Bo bardzo mi się podobała Marni przyjaciółka ze snów, jako film obyczajowy, w którym jest dużo tajemnicy i takiego poczucia, że przynależysz do kogoś dzięki swojej drodze, jaką przejdziesz. Tak. I stajesz się czyimś przyjacielem przez to, że masz z nim... No, zasadniczo coś wspólnego i zażyłe interakcje, a potem cały ten film troszeczkę przewraca to wszystko do góry nogami na koniec. Dokładnie. A co do Hauru, no to mówię, wydawało mi się, że to jest mój ulubiony film, ale nadal jest mój ulubiony film wizualnie, owszem. Ma najwięcej kolorów, ma najwięcej postaci zapamiętywalnych i charakterystycznych. No może tylko jeszcze Spirited Away odbiera mu ten tytuł, ale jeśli chodzi o to, w jaki sposób został skonstruowany, to okazuje się, że on jest pośpieszony,
że niektóre wątki, które powinny się tam pojawić, bardzo szybko są zakopywane albo nierozwinięte dostatecznie. Ja się w pełni zgadzam, miałem takie odczucie już właśnie podczas pierwszego seansu, bo też zresztą pierwszy raz Hauru obejrzałem z tobą i miałem wtedy właśnie takie... Moim zdaniem też później poznałem te opinie i tutaj się zgadzam, jakkolwiek mam trochę mieszane uczucia obecnie wobec osoby Nostalgia Critica, to stwierdzam, że akurat w jego dawnej pogadance o filmach Ghibli, gdy gadał właśnie o Hauru, w pełni się z nim zgadzam, że w wypadku innych produkcji Ghibli zdaje się, że to animacja powstaje dla historii, a w wypadku Hauru było odwrotnie. Że jakby te wizualia wyszły na plan pierwszy, a ta historia bardzo się w pewnym momencie rozmywa i ucieka. No bo książka też nie zawiera jakiejś mega świetnej historii. Jest to bardzo sympatyczna baśń. Chociaż czy sympatyczna też nie do końca, bo mamy najstarszą siostrę, która uważa, że niczego nie osiągnie, bo jest najstarsza, bo taki jest kanon wszystkich baśni, że najstarsza siostra... No ja nie mam kompletnie porównania, bo ja książki nie czytałem. No ja czytałam już niewiele zasadniczo pamiętam, w każdym razie było na pewno, że ona niczego nie osiągnie, więc jedyne co, to może czarownicą zostać, bo najstarsze siostry są właśnie te złe, którym nigdy nic nie wychodzi i tak dalej. I w filmie tego wątku nie ma, bo ona oprócz jednej siostry miała jeszcze kolejną i wątek był taki, że one się zamieniały miejscami, tej młodszej siostry, bo jedna chciała zostać czarodziejką, druga chciała tam właśnie chyba piec chleb, tak jak było w animacji, już teraz mówię, dokładnie nie pamiętam. Od dzisiaj piekę chleb. W każdym razie one zamieniły się miejscami, to też była część całej fabuły, a tego w ogóle nie było na przykład tutaj w animacji podkreślonego w żaden sposób i to, że w sumie ta jej matka też była taką paskudą w książce. Także jest to zmienione, to do tego dążę. No z tego co mówisz, to tak. Że fabuła jest trochę zmieniona. No główne wątki się zgadzają, ale mamy też na przykład w książce wątek, że jest przejście do naszego świata, do świata realnego. A, no to na przykład w filmie w ogóle ominięto. To jest tylko na chwilę pokazane, że on wraca, żeby tam się tam chyba od siostry dziecko spotkać na chwilę i dać mu grę komputerową, czy coś takiego. Wow, no tylko... No, serio, kompletnie mi to nie pasuje do tej historii. Jest coś takiego. W każdym razie jakąś zabawkę mu daje i wracają razem z Sophie z powrotem do świata magii. Także takich wątków nie ma, bo też masz rację, że nie pasują do przedstawionej historii w filmie. Nie, ale kompletnie, bo ten świat jest tak bardzo niedookreślony i ciekawy. I do pośpieszonych wątków jest na przykład wątek taki, że Sophie ma otworzyć sobie kwiaciarnię, bo Hauru jej to proponuje. I w pewnym momencie widzimy już, że te kwiatki rzeczywiście tam trafiają do nich do domu, ale już się zaczyna ta cała końcówka tej wojny i w ogóle nie ma tego pokazanego, że ona te kwiaty przyniosła do domu, że ona rzeczywiście zaczęła je sprzedawać, czy cokolwiek z tymi kwiatami robić na przykład. To jest taki mały wątek, ale mnie brakuje tutaj sceny, żeby oni pokazali, że rzeczywiście go posłuchała, że coś tam na przykład razem układają te kwiaty i że ludzie zaczynają do nich przychodzić, nie? I tak dalej. To, że takiego momentu rozluźnienia, bo ta historia cały czas idzie do przodu i nie mamy momentu takiego zaprzyjaźnienia się z tymi postaciami. No to jedyny moment taki to, kiedy ona sprząta ten zamek. To no właśnie. Jest, ale to też dużo po prostu hałasu o nic jest w tym momencie. Tak, ja na pewnym momencie raz chcę zostać w zamku, chwilę potem nie chcę, ale zaraz od razu wraca. No mówię, dla mnie Hauru jest pięknym filmem, ale to jest troszeczkę taka pisanka, która ma w sobie niewiele, potem się okazuje. Okazuje się, że jajko nie było czokoladowe. O właśnie, no to jest chyba najlepsze określenie, bo to nie jest zły film. I wiadomo, że ma ogromną bazę fanów, ale po prostu nie jest tym filmem Ghibli, który mnie najbardziej zachwyca. Miałeś ochotę na jajko czekoladowe, a tu zwykłe jajo. No coś tam właśnie. Na pewno muszę tutaj pochwalić tam tak już poza warstwą wizualną polski dubbing, bo świetnie tutaj pasuje. I nawet ten boberek robiący Kalcifera nie brzmi jak typowy boberek, tylko jak rzeczywiście uważam, ognisty duszek. Że są drobne błędy w tym tłumaczeniu i dubbingu. Chyba jakieś wychwytywaliśmy, że coś tam nie grało. Coś tam wydaliśmy, że nie do końca było wyjaśnione, wytłumaczone, ale... W ogóle cudownie właśnie włącza się napisy na Netflixie razem z dubbingiem i ogląda, jak to jest kompletnie niespasowane ze sobą i zastanawia się, co jest bardziej wierne. Ojku. A że tak, filmy Ghibli. No i właśnie, filmy Ghibli to jest ta kategoria tych naprawdę zapamiętywalnych, tych przepięknych, ale jest też ta kategoria, które są po prostu przyjemne, ale w sumie stanowią takie filmy, wiesz, że
Jest niedzielne południe, 12, wiesz, że jutro pójdziesz do szkoły, ale ci się nic nie chce i bierze cię... Lekcje odrobione, mama nie kazała lecieć do kościoła. Bierze cię taka troszeczkę melancholia. Mama nie kazała iść na zakupy, bo zamknięte. Że już jutro poniedziałek, ale w sumie jeszcze jest trochę wolnego, ale w sumie no, nie ma co robić. No, tak? Jeszcze parę godzin. I tak włączasz tę dwójkę, czy Polsat i oglądasz sobie film. I tam najczęściej leciały jakieś, wiesz, jakieś kolejne części Żandarma, powtórki, czy sami. Albo, swoi, albo tak dalej. Tego o tym Bernardynie, tym wielkim Beethoven. Się, no Beethovenie, no kolejne części. Albo znowu Kevin sam w domu w środku lata leciał. Przedprawda to już w ogóle. No i właśnie, no jest taka właśnie kategoria filmów, takie, które oglądasz i obejrzysz sobie, ale w sumie potem kończysz oglądać i od razu robisz coś innego i nie masz na to jakiejś szczególnej refleksji. I parę filmów Ghibli też się to wpisuje, na przykład taka Narzeczona Lakota. Tak. Tak, owszem, bo jest to film, jak mówiłeś, niedzielny, o dziewczynie, która zasadniczo niczego w życiu nie szuka, dopóki nie uratowała kotka. Kotka i okazuje kotek się, okazał że ten kotek być kociem księciem. Wciąga ją w magiczną kabałę, bo przychodzi nagle jego ojciec i mówi, ty będziesz żona mego syna. Bo tak, bo ja chcę. No i dalej mamy troszeczkę goniących się kotków w różnych zabawnych sytuacjach, trochę magii, potem wyjaśnienie tej całej sytuacji. I znowu mamy taką niezdecydowaną tam główną bohaterkę, bo ona z jednej strony podoba jej się ta kocia kraina, taka a z drugiej strony bardzo niekoniecznie chciałaby bland tu była zostać. Ta bohaterka, bym powiedział. Tak, ona w sumie idzie tylko za radą, żeby znaleźć pomoc i to jest wszystko, ale potem wcale tej pomocy też nie słucha ani się, no to taka po prostu dziewczyna z sąsiedztwa, która stwierdziła, ej, fajnie się bawię, zostanę jeszcze chwilę. No tak. No dlatego właśnie mówię, tak obejrzeliśmy sobie to i potem zaraz zaczęliśmy oglądać coś innego i nie było na to jakiejś szczególnej refleksji. No to jedyne, to, co ciekawe, to jest, że postać Barona występuje również w Szepcie Serca. No tak, no, stanowiona nawiązanie. Barona kotka. No w zasadzie w Szepcie Serca, no ona nie jest postacią, jest po prostu przedmiotem. Przedmiotem, który ma swoją duszę tak jakby. No, tylko, że to w Szepcie Serca nie jest w ogóle wspomniane. No to w ogóle nie ma żadnego wątku fantastycznego poza tymi jej wyobrażeniami o tym, dokładnie. Co by się działo w jej książce. No ale to jest po prostu gra wyobraźni. No tak, no możemy to uznać za wątek fantastyczny na tyle, na ile możemy uznać pisanie książki za wątek fantastyczny. No. Ale nic poza tym. Ale tak, oczywiście warto sobie ponadrabiać filmy Ghibli, jeśli się jeszcze żadnego nie widziało, to wciąż są naprawdę niezwykle magiczne produkcje. Kochani, jeśli uważacie, że wasi rodzice nie lubią animacji, to pokażcie im Ghibli. No myślę, że tak, myślę, że właśnie filmy Ghibli są znakomitym punktem wyjścia dla kogoś, kto nie ma żadnej styczności z anime i wyobraża sobie, że anime to tylko Naruto, Pokémon i Dragon Ball. Także pokażcie im, że oglądacie wartościowe filmy, które są... Ja uważam, że wiele pań, które oglądają tylko seriale, mydlane opery, równie dobrze wkręci się i w Marni, i w Szept Serca, i w Makowe Wzgórze. Tak. No Szept Serca to jest po prostu obyczajowa opowieść, tylko że animowana. A też jeszcze oglądaliśmy, gdy zbiera wiatr, tak to było? Gdy wzbiera się, wbiera wiatr, czy wzywa nas wiatr? Wzbudza się wiatr, tak. Wzbudza się wiatr. To jest z kolei fabularyzowana nieco historia życia znanego japońskiego projektanta samolotów. Niestety teraz nie pomnę nazwiska, bo nie mam do tego aż takiej pamięci. To również jest film, który moglibyście na przykład z ojcem obejrzeć. No, myślę, że mojemu tacie by się podobał, no bo on jest zawsze od wieków zainteresowany samolotami, a ten właśnie bohater, no to jest postać historyczna, to jest inżynier, który zaprojektował przecież Mitsubishi Zero, czyli ten najbardziej popularny japoński myśliwiec z okresu II wojny światowej, startujący z lotniskowców, który zadawał Amerykanom potężne straty. Jest pokazane, że on od dziecka śnił o tym, żeby zostać takim samym konstruktorem, jak jeden z... Że inspirował go jakiś włoski... Z włoskich konstruktorów. Inżynier, tak. No i rzeczywiście mu się to udało. Kiedy tamten w sumie odchodził już na emeryturę. W każdym razie wychodzi z tego filmu również takie przeciwkowojenne przesłanie, że tak, zdecydowanie. Ludzie chcą tworzyć, ale czasami wkrada się w to konflikt. Tak, ludzie po prostu chcą budować wspaniałe maszyny, inspirujące konstrukcje, które potem no niestety muszą służyć do walki i zabijania. No i tylko dlatego, że ktoś chce walczyć z tymi, oni mają szansę, żeby to finansować i budować dalej. Też to jedno napędza drugie, niestety.
To jest niestety taki przykry paradoks. No i tak, to jest właśnie opowieść biograficzna, aczkolwiek z elementami fabularyzowania, bo tam z tego, co potem sobie czytałem, porównywałem z tam artykułem na Wikipedii właśnie o tej osobie, o tym konstruktorze, no to tam no parę rzeczy w filmie zmieniono, na przykład, że nie miał on wcale siostry, tylko brata. Znaczy on miał chyba więcej rodzeństwa. Z tego, co pamiętam, chyba tak. Także trochę tam zmieniają, no ale no, osią filmu jest takie podążanie za marzeniami. I nieważne, ile byłoby przeciwności, ile razy porażkę poniesiesz, staraj się wzbić w powietrze. Dokładnie tak. No właśnie tak, to jest na pewno film dla fanów samolotów. No podobnie jak Porco Rosso. Tak, to jest, znaczy, jest dużo lżejszą produkcją, bardziej przygodową. Ale też tam mamy wojnę, też mamy samoloty i też mamy najemników, którzy... Znaczy, no może nie też, ale po prostu tam mamy najemników. Tam wkłada się taki klimat właśnie międzywojnia, lat 20., 30. I też są powierzchni piraci. To mi się cholernie kojarzy z tym klasycznym filmem Ci wspaniali mężczyźni w swych latających maszynach. Nie widziałam tego filmu. Możesz mi troszeczkę przybliżyć? Czy To jest generalnie film po prostu o performance'ach lotniczych. Mhm. Też właśnie umieszczony mniej więcej w tym okresie. To jak faceci w butach. Nie ten klimat, ale... Ale też o mężczyznach mi się po prostu... Pierwszy film, który ma o mężczyznach samych, wow, faceci w butach. Powiedzcie, że jest sporo filmów o mężczyznach. Także przynajmniej się nam widzowie troszeczkę pośmieją. A to chodzi, żeby się pośmiać. No i Porco Rosso. Jeśli ktoś nie widział jeszcze, to mamy świnkę w czerwonym samolocie. Tak, i to jest też w zasadzie, no, to jest jedyny wątek fantastyczny w tym filmie, że główny bohater jest z jakichś powodów zaczarowany w humanoidalną świnię, jest pilotem, najemnikiem, i lata sobie samolotem, rozwala... I pewnego razu prawie umarł i chyba w tym momencie został przeklęty. No tak, bo w zasadzie ten wątek nie zostaje szerzej przybliżony, co mu się przez to stało. Znaczy tam chyba w historii było, że spotkał wredną wiedźmę, ale nie zostaje to nigdy jakoś przybliżone. Nie zostaje ani przybliżone, ani nic, nie wiadomo, bo ja podejrzewam, że jemu się to stało, on to jako wymówkę traktuje tą wiedźmę, a że jemu się to stało, on sam siebie uważa za świnię, bo jako jedyny przeżył ten wypadek. Można to tak w sumie interpretować, bo tam jest wyraźna jakby sugestia, że raz go wszyscy postrzegają jako świnia, a czasami nie. Mhm, dokładnie, że oni po niego patrząc widzą świnię, bo on jako jedyny z całego szwadronu, czy jak to się nazywa, z całej eskadry, no, po prostu przeżył... Grupy pilotów przeżył strzelaninę. W sumie to by sugerowało właśnie taką interpretację, bo tam ta dziewczyna, która z nim przebywała przez jakiś czas, widziała go w pewnym momencie jako człowieka, właśnie chyba wtedy, kiedy opowiedział jej tę całą historię. Kiedy przestaje sam siebie uważać za prosiaka, wtedy odzyskuje ludzką postać. To w sumie jest ciekawe. Nie myślałem o takiej interpretacji. Tak samo jest teraz... w sumie z Sophie, kiedy ona przestaje myśleć o tym, jaka jest stara, biedna i, w chauru. I ma już dość życia i zaczyna myśleć pozytywnie, wtedy okazuje się, że jednak jest młodą, sympatyczną dziewczyną. Tak jak mówiłem, nadrobiliśmy sporo filmów Ghibli i w zasadzie no, nie ma takiego, które byśmy mogli nie polecić. Każdy jest wart uwagi i myślę, że no, na pewno każdy z nas znajdzie wśród nich coś, co najbardziej przypasowało. Przynajmniej jeden, który się spodoba, bo tematyka tych filmów jest naprawdę tak, różnorodna. Tak, no właśnie to też miałem powiedzieć, że to są kompletnie różnorodne historie, a to bardziej fantasy, bardziej science fiction, bardziej właśnie stricte obyczajówka. I co jeszcze mieliśmy powiedzieć? Mieliśmy powiedzieć jeszcze o takim... Mieliśmy tym razem jednym porozmawiać o produkcji. No tak, na pewno jest ciekawy. Który nadal jest animacją, ale polecaną przede wszystkim dla starszych widzów. No nie, to już jest wybitnie 16+ produkcja. Kochani, proszę, jeśli oglądają nas młodsi widzowie kanału Benego, także prosimy was, żebyście... A oglądają. Prosimy was, żebyście obejrzeli to później. Albo z nadzorem rodziców, bo prawda jest taka, że jeśli to byłby to chyba... może was nie zainteresować nawet. Jeśli jesteście poniżej pewnego wieku, powiedziałabym. Poziomu emocjonalnego, bym powiedział. Też poniżej, do pewnych rzeczy dochodzi się później. To was to po prostu nie zainteresuje. To są to ciekawe kolory i tak dalej, ale ja bym też powiedział, że nawet odnośnie rodziców to byłoby na pewno to by się znajdowało w topce filmów, których nie chciałbym oglądać z rodzicami. Tak, ale jeśli młodszy widz ma ochotę to obejrzeć, to niech to zrobi z rodzicem, któremu to wyjaśni. Ale naprawdę, to by było ciężkie. Ale dobra, bo tak gadamy, a nie wiadomo o czym gadamy. Znowu na Netflixie, Midnight Gospel. Midnight Gospel, czyli miniserial animowany zrealizowany przez Pendletona Warda, którego możecie kojarzyć z Adventure Time i Bravest Warriors. I warstwa wizualna bardzo jest podobna do Adventure Time.
i można by troszeczkę, się... ale też nie do końca. No ma własny styl, ale też mamy te nudli rączki. Noodle Arms, uproszczone projekty postaci, kolorki i tym podobne. No tak, widać w tym pływy na pewno Adventure Time, ale nie ogląda się tego jak Adventure Time, bo o co konkretnie chodzi? Jest tam zarysowana szczątkowa fabuła, która skupia się na centralnej postaci Clancy'ego, który jest kimś w rodzaju kosmicznego celebryty internetowego, podcastera, i on posiada urządzenie, które umożliwia mu podróż w inne światy. I tak. O ile ta fabuła wydaje się bardzo fajna, to jest to przede wszystkim prowadzone jako reportaż. Tak, bo właśnie jest to zrealizowane tak, że on w każdym świecie znajduje jakąś osobę, która go zainteresuje i chce, żeby ta osoba udzieliła wywiadu do jego podcastu. Cała fabuła głównie opiera się na tym, że oni rozmawiają. Jeśli nie lubicie rozmów, ciągłych rozmów, tak jak my tu teraz robimy, to może was to po prostu znudzić. Zwłaszcza, że te rozmowy... I odepchnąć, bo są bardzo oderwane od rzeczywistości rozmowy i od tej warstwy wizualnej. Tak, bo generalnie rozmowy, które Clancy prowadzi z napotkanymi przez siebie postaciami, są skróconymi, lekko fabularyzowanymi wersjami zapisu z podcastów Duncana Russella. To się nazywa Family Hour Podcast. Podcast Duncan Russell Family Hour, gdzie facet rozmawiał z wieloma osobami, no między innymi na przykład z człowiekiem, który przebywał przez jakiś czas, i to też jest pokazane w jednym odcinku właśnie Midnight Gospel, lekko fabularyzowanie. On rozmawiał tam w tym podcaście między innymi z osobą, która przebywała przez dłuższy czas w celi śmierci. Zaczął się interesować magią. Tak, dokładnie. No. O to odpowiada chyba bodajże trzeci odcinek, z tego co pamiętam. Trzeci albo czwarty, nie jestem pewna. No w każdym razie w tym odcinku zmienia się w takiego ziemniaka z dużym nosem. No. Fajnie. Tak. Bo Clancy zawsze przybiera formę jakiegoś awataru w czasie swoich podróży. No i te rozmowy, które prowadzi, no właśnie dotyczą między innymi właśnie takich rzeczy, jak jakaś magia rytualna, przebywanie w więzieniu, zażywanie narkotyków i tripy po tym. Tak, i dla mnie takim jednym z najbardziej zapadającym nie w warstwie wizualnej, a nie w warstwie rozmowy był ten z autorką książek. Bo oni tam zostają przemieleni na jedzenie, które nadal żyje. To było tak chore. Właśnie warstwa wizualna, jaka temu towarzyszy, no jest jakby całkowicie odcięta od tego, co oni mówią, a towarzyszą temu bardzo takie... własną historię po prostu. Tak, towarzyszą temu kompletnie, ale to kompletnie abstrakcyjne wizje. No, jeśli ktoś chce znać próbkę, niech sobie włączy trailer po prostu serialu i zobaczy, jak to wyglądało naprawdę. Bo to naprawdę nie jest dla każdego. To jest coś, co ogląda się raz i albo masz do tego, albo się w tym zakochasz, albo to znienawidzisz. Zdecydowanie. Na przykład, no, albo zostanie ci to po prostu dziwnym wspomnieniem. Mnie się podobało właśnie przez tę swoją dziwność, ale czasami właśnie te rozmowy metafizyczne, które oni tam prowadzą, odjeżdżają czasami po prostu w takie absurdalne i zakręcone tory, że złapałem się po prostu na tym, że często patrzyłem się, co się dzieje na ekranie, a warstwa audio kompletnie mi umykała. Ja już nie wiedziałem, o czym oni tam wszyscy mówią, ale chłonąłem obrazy. No bo to jest tak jakby jakbyś ty sam był pod wpływem jakiegoś środka oglądając to zasadniczo. Także masz takie poczucie rozwarstwienia wszystkiego. Tak. Jesteś w stanie to totalnego. Jesteś w stanie to ogarnąć, ale... Co się dzieje? Gdzie jestem? Co robię? Co te postacie robią? Bo już mieli ich przerobić na jedzenie, ale oni jeszcze sobie idą na siku. Jakieś psy, właśnie postacie mielone na żywca w maszynce do mięsa, ale dalej rozmawiające jako mięsna masa. Jakieś inwazja zombie dziejąca się w tle. Nadal wygląda to ohydnie, bo to wygląda po prostu jak taka kreskówkowe mięsko. To jest taki poziom, że tak powiem, naturalności jak w Adventure Time. Dokładnie. Adventure Time też czasami zdarzały się takie bardziej dark i flashy momenty. No, także, ale najbardziej poruszającym odcinkiem jest odcinek, w którym rozmawia ze swoją zmarłą mamą. Tak, finałowy. Tak, to ostatni odcinek i jest to tak naprawdę opowieść o życiu, o wszystkim, co nas w życiu trapi, może spotkać, co nas może ucieszyć, będąc rodzicem, będąc dzieckiem. A warstwa wizualna w zasadzie jest taką jedną wielką metaforą życia i śmierci i przechodzenia od jednego etapu do drugiego. I rozmowa ta jest też jeszcze takim... taką wiadomością do tego, żeby poczuć samego siebie, żeby czasami skupić się na własnym ciele i odprężyć się. I żeby się poczuć tym, kim się jest. Żeby na chwilę zapomnieć o wszystkim innym, tylko poczuć siebie.
Dokładnie. No jest, no. To, jest to niezwykłe, naprawdę. Bardzo, bardzo niezwykłe doświadczenie. No tak jak mówisz, przypuszczam, że nie każdemu się to spodoba, ale spróbować moim zdaniem warto. Zasadniczo, gdyby wyłączyć jedną albo drugą warstwę, to można by pod zupełnie inne historie podpiąć. Tak, zupełnie, w zupełności. Zupełnie jak wyłączysz warstwę audio, to mógłbyś w tych historii opowiadać na przykład właśnie o tym, co się dzieje, albo co te postacie zamierzają zrobić. Wiesz co, generalnie... Jak się dziwią tym, co ich spotyka. Myślę też, że to można by było zupełnie odłączyć od tych rozmów i po prostu dać jakąś psychomuzykę dla... No. To też by był taki dobry animowany trik. Też by było dobre po prostu wizualne doświadczenie bez tego podcastu. No bo podcast możecie sobie oczywiście gdzieś znaleźć, przesłuchać. Tak, i tak. W pełnych wersjach. Pewnie jest tylko po angielsku, przypuszczam. Pewnie tak. Bo tutaj wiadomo, na Netflixie był polski dubbing tego serialu. Znaczy, znalazłam jeszcze tego właśnie pana Duncana, bo wypowiadał się w Comedy Central dla YouTube'a. Po też właśnie swojej podróży po środkach psychoaktywnych. No, jest naprawdę dużo gadania o narkotykach. Przyznajemy po prostu, to jest serial, który mówi bezpośrednio o tym, że ktoś coś zażywał. No. I co mu te, jakie wrażenia temu towarzyszy. No nie. No tak jak mówię, dlatego zdecydowanie produkcja dla osób 16+. Jeśli miałbym to do czegoś porównać, to najbliżej znajduję tutaj, to jest to prawda inny styl nieco, ale jeśli chodzi o takie porównanie do innych animowanych tripów, to najbardziej mi przychodzi tutaj na myśl porównanie do animacji Felixa Colgrave'a z YouTube. Wiesz, te filmy Elephant Garden, Under King. Under King, dokładnie. To był taki naprawdę mocny, animowany trip. Tak, kurczę, tam na szczęście jest tylko muzyka. Tam nie trzeba się skupiać na dwóch warstwach. Ale jaka muzyka? No, Elephant Garden, który do dzisiaj uważam chyba za najlepsze dzieło Felixa, to jest po prostu LSD The Movie. Nie, to po prostu, nie wiem, nie znam się, nigdy nie stosowałam takich rzeczy, więc się nie znam. Ja też nie, ale... Ale wygląda to coś, jakbyś po prostu... No, widzisz kolorki. Widzisz kolorki, obrazy i przedziwne obrazy. No. Ja polecam też Felixa Galgrave'a, jeśli ktoś lubi takie rzeczy. Nie, tam po dwóch kieliszkach wina już odpływam, więc nie, ja po prostu nie mam i nie będę miała odwagi czegoś więcej próbować. Ale słuchanie o takich rzeczach jest ciekawe. No właśnie, jak już zeszliśmy... Przyznaję, że słuchanie o takich rzeczach jest po prostu ciekawe. No właśnie, jak już zeszliśmy na tematy słuchania YouTube'a, to dużo też oglądamy na YouTubie różnych rzeczy takich bardzo do posłuchania. Bardzo dziwnych. Opowiedz o swoim zainteresowaniu. Ojejku, to nie jest moje zainteresowanie, to jest po prostu kanał, który śledzę. Znaczy, no, ja też się przesłuchuję. Michałowi chodzi o kanał Tajemnicy. Jest to kanał polski, który... idzie bardzo w tematy ezoteryczne, tematy magii, tematy UFO. Jest to dla mnie ciekawe podsumowanie tego, co o tym wiemy. Bo tak naprawdę przeciętny człowiek nie wie nic, a ludzie od wieków i są wtajemniczeni w różne rzeczy i ten kanał po prostu przybliża nam wiedzę z tego zakresu. Jeśli tam ktoś bardzo, bardzo się tymi rzeczami interesuje, no to polecam, bo sobie można posłuchać. Lektor ma bardzo przyjemny głos. Tak, właśnie chciałem powiedzieć. Podejrzewam, że to jest jakiś troszkę starszy pan, ale... Właśnie chciałem właśnie powiedzieć, że lubię słuchać tajemnitów, bo jakkolwiek dawniej byłem bardzo zafascynowany wszystkimi właśnie też zjawiskami paranormalnymi, UFO, kryptydy, ezoteryka, te sprawy. Potem to odeszło mocno, raczej nie pamięć, bo miałem już inne zainteresowania, ale daje mi to, lubię słuchać właśnie przez to, że jest to tak fajnie zrealizowane, tak bardzo lektorsko. I rzeczywiście ten lektor, nie wiem, czy on jest gdzieś tam podpisany imieniem, nazwiskiem, ten pan, no, ale... chyba nie podpisuje nigdy. Ale bardzo fajnie to prowadzi, on ma taki dobry radiowy głos i powiedziałbym, że to jest taki, to jest ten tir głosu w tej samej kategorii, co Piotr Franczewski i Tomasz Knapik. I można by go słuchać codziennie po prostu. Tak, tak. Mnie on trochę głos przypomina Krzysztof Gosztyłę. No troszkę podobny, troszeczkę. Rzeczywiście, jak się nad tym zastanowić, to tak. No, jest to fajnie prowadzone. Tam oczywiście jest to UFO i te sprawy, ale... Ale jeśli ktoś... nie narzucają nikomu swoich opinii, to jest ich... Tak. Przedstawiają opinia naszej redakcji w tej sprawie, ale to jest przede wszystkim takie, że no, nie to, że wierzcie nam, tylko sobie posprawdzajcie, bo my czerpiemy źródła stąd i stamtąd. Wiadomo, bo czemu ludzie chcą słuchać takich rzeczy, bo nawet jeśli niekoniecznie w to wierzą, to lubią jakoś dozę tajemnicy w życiu. Tak. No, są odcinki o rzucaniu zaklęć, są odcinki o starożytnych cywilizacjach, ma
mamy, co to jeszcze ostatnio było, o UFO, które było budowane przez Teslę. No, także... no, w ogóle... Ja mam otwartą głowę co do tego. Mnie, jeśli się okaże, że coś z tego jest prawdą, no to spoko. A ja w ogóle kocham... Jeśli nigdy więcej nie wyjdzie, to żadne informacje na jaw, no to trudno. Po prostu sobie posłuchałam fajnej audycji. Ja właśnie w temacie tych takich różnych woke rzeczy i co by to było, w XIX wieku moglibyśmy mieć interne sprawy. Uwielbiam tematykę. I darmową energię. No właśnie, to ale zauważ, że takie rzeczy zawsze zbliżają do tematu, do osoby Nikola Tesli. To jest no, cudowne. To, on podobno pochodził z Merkurego. Tak, właśnie, to chyba też na Time tak było, że ktoś tam odnalazł jakieś dokumenty, że ludzie mówili, że on jest z innej planety. Tak. No to jest wiadomo. Czy z Wenus? To już chodzi... Wenus? Nie wiem już. No nie wiem, przecież nie był kobietą. No, ale na Wenus mieszkają kosmici. Jak na Marsie tak, to na Wenus też. No. I są odporni na te deszcze kwasu siarkowego, które tak. Tam padają. Nie, ale to jest fantastyczne, no, że... pod ziemią, nie że jak się zbierze te wszystkie właśnie różne rzeczy na temat Tesli, to wyjdzie na to, że on zrobił absolutnie wszystko. I w sumie no nie miał, nie udało się tej technologii przepchać tylko dlatego, że... Że Edison stopował. Jezu, to jest właśnie cudowne, jak słuchasz sobie takich faktów o ludziach, o których słyszysz na lekcjach historii i zawsze na lekcjach historii, wiesz, dowiadujesz się, Kolumb, odkrywca Ameryki, ale nie mówi się o tym, jak wyrzynali wtedy Indian i sprzedawali im koce zarażone dżumą i inne takie. I paciołki, te sprawy. Tak samo Edison. Elektryczność, żarówka, wielki człowiek, to był naprawdę kawał fiuta. Ale nigdy się nie mówi o tym, że Edison bardzo stopował Teslę, bo to Tesla chciał prąd przemienny. Wiesz czemu? Bo Tesla był wynalazcą, a Edison był biznesmenem. Właśnie, do historii przychodzą głównie zawsze przedsiębiorcy, ci, co najwięcej zarobią na... Tak, właśnie. Na ci mniejsi ludzie są po prostu wstrzymywani, tak jak właśnie Tesla. Są wynalazki, o których nigdy się nie dowiemy, na przykład. Nigdy się nie dowiemy, bo człowiek, który to wynalazł, nie był gdzieś u władzy. Powiem tak. Nie, był za mały, żeby pokazać swoją kreatywność. Powiem tak, Iron Man, super, Robert Downey Jr., świetny... No dlatego przebił się, bo bogaty. Ale do czego zmierzam? Świetny Tony Stark i w ogóle, ale poczytajcie sobie o Tesli. No. Także ten kanał polecam. W nawiązaniu do tego cały czas szukam jakichś strasznych nagrań, strasznych opowieści. Tak, ja po prostu chcę zobaczyć tego ducha na żywo. Chcę zobaczyć, jak ktoś jakiś podcast robi i ducha ma na żywo, żeby on nie mógł manipulować tym obrazem. Właśnie do tego chciałem zmierzać, że Tajemitów się fajnie słucha, bo to jest po prostu fajnie zrealizowane jako słuchowisko, ale jak zagłębisz się w tę część YouTube'a, straszne. Straszne. Bo jest tego dużo i też czasami oglądamy sobie to dla zwały. I jest dużo kanałów, które po prostu śledzą duchy. No. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was niesamowity filmik. Jest tam taki koleś, który tak się strasznie śmiesznie akcentuje. A ten albo Znux 5, albo Sir Spooks, albo ja nie znam. Jeszcze jeden był. Ja nie znam nazwy, ale on zawsze mówi w taki sposób, tak nie jakby nie rozumiał, w jaki sposób. Nie pamiętam, bo jeszcze jednego oglądam, ale nie pamiętam go w tej chwili. Jak wpiszecie straszne nagrania, straszne filmy, to pewnie się wam wyświetli. Ja też teraz nie pamiętam gościa i nazwy kanału, ale właśnie jak się go słucha, to od razu rozpoznalibyście, o kim mówię, bo on mówi właśnie w taki sposób, jakby nie rozumiał, w jaki sposób, stawia się kropki w zdaniu. Tylko, że my oglądamy po angielsku oczywiście, bo my jesteśmy światowi ludzie. Bardzo światowi. No, ale polskie Michał F1 robi takie kompilacje. Aha, a to też nie znam. Także... Więcej tego słuchałem po angielsku, ale właśnie to jest zawsze tak, że dzisiaj przygotowałem dla was straszny filmik. Zobaczcie tutaj, mężczyzna... I straszne historie. Straszne historie na faktach i strasznie ciekawe. To są z naszego pola. Dzisiaj przygotowałem filmik i zobaczcie, tutaj mężczyzna siedzi i te drzwi otworzyły się. Czy to był duch? Napiszcie w komentarzach, zostawcie lajka, sub. Fantastyczne jest to. Właśnie, ja mówię, ja bardzo rozumiem, dlaczego ludzie lubią słuchać takich rzeczy i tworzyć materiał na ten temat, bo chcemy tę dozę tajemnicy w życiu, ale bardzo bym chciał, żeby ktoś to przynajmniej robił jakoś fajnie, te wszystkie zmiłki. Bo wiemy, że to są wały, ale... Niektóre filmy są ewidentnie wałami, a oni nadal próbują nam pokazać, że... Ja najbardziej lubię te, że... Prawda. Ja najbardziej lubię te kategorie CGI. Takim ewidentnym, że wiesz, tutaj sfilmowano straszną poczwarę, patrzcie jak wyłazi na drzew i po prostu widzisz, że jest robione komputerowo, jakby co chcecie nam mówić? Myślicie, że... No ewidentnie widać, że ktoś jest w kostiumie. Jakby, nie wiem, myślicie, że... 110% w kostiumie. Myślicie, że nigdy w życiu nie oglądaliśmy żadnego filmu, czy co?
tylko na najmłodsze dzieci, no. Żebyś wiedziała, to jest takie... No to, nie wiem, to jest tak jakby po prostu kierowane do jak najmłodszej widowni, nie wiem. To takie, że masz 4 lata i nie ogarniasz jeszcze, że to, co się dzieje na ekranie, nie jest rzeczywistością. I możesz się wystraszyć i pobiec do mamy. Dokładnie. Ja miałem taki krótki moment woke'u, że zrozumiałem, że kreskówki nie są naprawdę, że Kaczodo nie istnieje. A ja mam taki moment obudzenia, jak babcia stwierdziła, ale twoje zabawki są martwe. Tak. A ja, a ty machasz tą... Ale nie są martwe! I tak machasz, nie, tak machasz tą kasetą z Toy Story, z poważną miną wkładasz do magnetowid. Jezu, to się nazywa magnetowid, już prawie zapomniałem. Wkładasz do magnetowidu, babciu, oglądaj. I will show you the world. Wkładasz taką czarną kurtkę jak Wołoszański, opowiadasz o tym. To niezłe. No, ale też właśnie na tych... Sensacje są, zabawkowego pokoju. To są właśnie pokoju. Ruszające się zabawki. Też są. No tak, no, oczywiście. To jest kategoria. No nie, no, ruszające się zabawki to jest ta kategoria. Ile z kategorii creepy videos? Że coś spada i duch. Coś otwiera drzwi, więc duch. Zaliczałem się do tego również drzwi szafek. Zabawka się rusza. W 99% lalka. Tak, czasami jest to miś. Czasami miś rusza łapką. Tak, ale lalki to są chyba tak najbardziej, bo Annabelle, nie? No. A jeszcze Chucky. No fakt, rzeczywiście. Cmentarne filmiki, że idziesz i na pewno widzisz ducha na cmentarzu. Bo coś ci błysło na obiektywie. Mm-hmm. I orby. O Jezu, temat orbów mnie kiedyś fascynował. I coś tam był, pamiętam kiedyś tam, chyba Faktorze X było kiedyś takie pismo dla fanów ezoteryki paranormalnych zjawisk, Faktor X. Ja to sobie kupowałem. I tam był, pamiętam artykuł o orbach, że jak zrobicie zdjęcie, to często widać orby. I ja pamiętam, że chciałem cykać zdjęcia i szukać orbów. Trochę szkoda filmu, taśmy filmowej. No, tak, żebyś wiedziała, bo to były wtedy te czasy. Jezu, jak ja sobie przypomnę, jak kiedyś wyglądało robienie zdjęć. No. Że, trzeba było iść dać wywołać. Tata, chodź, zrobimy zdjęcia, bo Lego zbudowałem takiej. Chcę, żebyś obfocił. Będziesz marnował taśmę? Nie, to nie mogę powiedzieć. Tata zawsze bardzo chętnie focił moje konstrukcje, tylko było, dobra, teraz wypstykamy rolkę do końca i wjedziemy do wywołania i za tydzień może będzie. No. A teraz to, Jezu. No może się pomyślał, jak wszystko na telefonie. No. Ty, co mi się bardzo kojarzy właśnie z tym okresem, bo na pewno się bawiłaś tym, te pudełeczka na taśmę, te czarne walce. Tak. A mój brat kiedyś wyciągnął całą taśmę z filmu i ja tylko, mamo, bo Krzysiek wyciągnął taśmę, Ja dziewczyny na skarbce pyta, wiadomo. No. Ale zepsułeś wszystkie zdjęcia. No ale ja chciałem zobaczyć zdjęcia, bo one już tam były. Już teraz nie pamiętam, lat 30 temu prawie. No, prawie. Nie, no jakieś... On miał jakieś 5 lat wtedy, ja miałam wtedy jakieś 9. No to, no 21 lat temu. No to prawie, bo ty już 30, a ja... A ty za parę dni. No za parę dni, za tydzień. No. Za tydzień kończę 30 lat. Jeju, nie czuję. Nie czuję tego, moi drodzy. Nie czuję, jak smerfuję. Pamiętacie smerfy? Smurfy nawet skoczyły na Netflixa, to w ogóle niesamowite jest, ile takich, wiesz, rzeczy, które dawniej kojarzysz z telewizji, tak po prostu skoczyły na Netflixa. Przecież Pani Doubtfire była, nie wiem, może jeszcze jest, ale... Co ostatnio oglądałam? Ostatnio oglądałam o tym zombiaku, Wiecznie Żywy. To z 2012 roku. Ja tylko się przyglądałem trochę. Ja kojarzyłem, o co chodzi, ale nie zainteresowało mnie jakoś aż tak, żeby obejrzeć z tobą, ale tak, pamiętam. To był w sobie taki... To chyba wyrosło mocno na fali zmierzchu, jak mi się wydaje. Chyba tak, bo to jest ten sam okres, że po prostu stwierdzili, że nie wampiry, to zombie. Zombie, ożywiamy was miłością. I też tematyka potworów, ale miłość w tle, jakieś odkupienie i tak dalej. W ogóle a propos zmierzchu, przecież Stefanie Meyer... Znowu pisze zmierzch. Stefanie Meyer goes full rolling. No. Że przepraszam, ale ona już raz ponownie napisała z genderbenderem, no. Tak, to jest niesamowite. No bo teraz ma być z kolei rewrite zmierzchu, pisany z perspektywy Edwarda. Nie wiem, ile osób to kupi. Właśnie zmierzch totalnie opadł. No pamiętasz, był ten okres, kiedy był ten boom na zmierzchy, że część osób uwielbiała, część nienawidziła i wszyscy się o to sprzeczali, kłócili. Co wiecznie były memy, że poszedłem z dziewczyną na zmierzch, już teraz nie mam dziewczyny, bo się zaśmiałem w nieodpowiednim momencie. No to był naprawdę huge deal. Wyśmiałeś piesia. It is not a dog, it is a ciupak, dobra. No strasznym memem było wyśmiewanie się ze zmierzchu, podczas gdy
dopiero z czasem, no jakby jak już... Gdy ówczesne 14-latki padały na twarz... przed Edwardem. No na widok jego suchej, błyskotliwej klaty. No a teraz po prostu, no Jezu, no filmy sobie były i tyle. I ktoś to kiedyś tego nienawidził, ale... Co ciekawe, Harry Potter tak nie upadł. Bo z Harry'ego Pottera nadal coś kminią. No, powstały te fantastyczne zwierzęta, tak czy nie? No, dwójka mogła... Mówiliśmy o tym, ale... Tak, tak, dwójka mogłaby nie powstać. No, mogłaby. A podobno właśnie Fantastyczne Zwierzęta 3 to jest jeden z tych filmów, które nie wstrzymały produkcji pomimo COVID-a. O! I tak, no, ja czytałem... To będzie coś do obejrzenia jednak. No właśnie, nie wiem ile w tym prawdy, ale czytałem o tym i miałem takie, naprawdę, z tych wszystkich filmów... Nawet Wiedźmin się wstrzymał. You chose wisely, naprawdę. No a teraz po prostu już tego boomu na zmierzch nie ma. Ludzie sobie wspominają, że były te filmy i książki i to totalnie tak umarło. I coś tam jeszcze było, bo było niby, że Pattinson ma zagrać Batmana w jakimś nowym filmie DC i wszyscy zaczęli się tak nagle podnosić, że co, jak Edward ma zagrać Batmana? No ale on już jest trochę starszy, nie? Tak, właśnie, no jakby ja tak sobie tak słuchałem tego jajczenia. Ty już miał Polaka. Ja sobie tak czytałem trochę tego jajczenia w necie i się zastanawiałem, o co wam chodzi. No typ raz w życiu zagrał w wyśmiewanym filmie na nastolatek, to znaczy, że masz nikogo nigdy nie zagrać. No, ale potem grał Polaka, który mówił do słonia podnieś nogę. Co? Tak. Gdzie? To jest taki film, tylko teraz nie umiem sobie przypomnieć. Nie umiem sobie przypomnieć tytułu, no. Że Robert Pattinson zagrał tak, Polaka? Tak. Wow, tego nie wiedziałem. Jezu, tak. Wiem, jakim newsem najważniejszym możemy skończyć, że, kochani, najważniejsza informacja roku 2020 obok zakończenia pandemii. No, mamy... Nie wiadomo, w sumie jeszcze się nie skończyła. Ale, znaczy, nie mówię, jak już się zakończy, to będzie ważny news. Mam jabłko. Ale najważniejszym, najważniejszym newsem roku 2020 jest to, że w poczet moje wielkich... jabłko? Wspaniałe jest twoje jabłko, ale dziękuję. Daj mi skończyć. Dobrze. Że w poczet wielkich Polaków wkroczyła naprawdę wyjątkowa persona dla przemysłu filmowego. Otóż wyszły ostatnio na jaw pewne rewelacje. Reżyser... A ten, wiem już, o już wiem, to nie moje jabłko. To jest znacznie lepsze jabłko. Reżyser The Room, Tony Wiseau, ma polskie pochodzenie i już tego nie może ukrywać. Tak, tak, ale nie, może nie powinniśmy byli o nim wspominać, bo nas pozwie. No, pozywa podać wszystkich, ale no nie, no teraz to chyba pozwie tych dokumentalistów, znaczy nie, pozywał tych dokumentalistów, którzy o tym mówili, bo to chodzi o to, że jakaś kanadyjska ekipa filmowa robiła nim dokument, tam wywlekła jego polskie pochodzenie. Tommy Wiseau generalnie pochodzi z Poznania, czy okolic Poznania, oryginalnie nazywa się Tomasz Wieczorkiewicz i tak, jak najbardziej, jest po prostu zamerykanizowany Polakiem, który po prostu wyjechał do Stanów i w ogóle się tego nie przyznaje, bo... Ale nie wiem, czy powinniśmy o tym mówić, ja się boję pozwu. No już widzę, kochanie, jak Tommy Wiseau, znaczy Tomasz Wieczorkiewicz przeczesuje mało znane polskie kanały w poszukiwaniu jakichś wieści o nim. Może jak dam jego wielką mordę na thumbnaila, zrobię to. Nie! Nie, Tommy Wiseau generalnie uznany był z tego, że on strasznie unikał raz gadania o swoim pochodzeniu, ale też zawsze podkreślał to, jak uwielbia Amerykę i Stany. Ale moim zdaniem on nie powinien mieć niczego, nie ma się czego wstydzić, no nie ma się czego wstydzić. Oczywiście, no. Że nie, znaczy no, on chyba uważał, że coś w tym jest, nie wiem co takiego, ale no, on strasznie właśnie podkreślał zawsze, jak uwielbia Amerykę, wszystko co związane z Ameryką. No i brawo dla niego, no. Nie ma nic z tym złego, ale jednocześnie też bardzo ukrywa swoje pochodzenie i wszyscy się zawsze zastanawiali, bo przecież temat jego legendarnego, niedookreślonego akcentu już stał się tematem tylu różnych teorii, domysłów, że on jest gdzieś z Węgier, z Bałkanów, czy skądś. Ludzie wyzropili po prostu, że najprawdopodobniej pochodzi z Polski i gdzieś istnieje w dokumentach. No tak, no gdzieś to już zostało jakby naprawdę potwierdzone, już sporo źródeł o tym mówiło, więc to jest fakt. To miła sobie z Polakiem. Co oznacza... Że dostanie klucz do Poznania. Tak, oczywiście. Znaczy to jasne jest, że powinien dostać honorowe obywatelstwo Poznania i klucz do bram miasta. To jest oczywiste. Ale co to oznacza? Że w takim wypadku The Room jest najpopularniejszym filmem na świecie wyreżyserowanym przez Polaka. Wow. Wajda, Polański schodzą z podium. Wszyscy mogą klękać. Można klękać przed panem Tomaszem. To jest niesamowite. No. The Room należy do tej kategorii filmów, które każdy widział, mimo że nie widział. Każdy zna The Room. Ale do kategorii takich, które uznamy za złe, ale aż tak ciekawie złe, że mogą być dobre. To jest Obywatel Kane złych filmów, po prostu. To jest absolutna klasyka, no, pojawiająca się we wszystkich kompilacjach. Tak właśnie, czasami oglądając niektóre obrazy, że widzisz, że ktoś
ktoś, kto nie zna się na sztuce, na przykład, starał się namalować najlepiej jak potrafi. I zrobił to, i nie wychodzi mu to, ale jest to na swój sposób magnetyzujące. Przypomniała mi się legendarna renowacja chrystusowego obrazu w Hiszpanii. Tak. No nie wiem, czy to był Chrystus, czy jakiś apostoł był. To był Chrystus. Okay. To był Chrystus. Znaczy teraz jest to ziemniak. W sumie jestem ciekaw, co się stało tym obrazem. Czy udało się go jakoś przywrócić do życia, aż tak. Muszę za tym poszperać. No. Zdziwię się, jak nie zdziwię się, jak dostaniemy teraz poza. Spoko. Jak Nostalgia Krytyk przetrwał, to przetrwamy i my. No, a on go pozwał, ale my nie mamy tyle pieniędzy. Nie wiem, może zlituje się my nawet. My się nie mamy jak bronić. Może się zlituje nad rodakami. Ale my nie robimy nic złego, my po prostu powtarzamy fakty. Tą niesamowitą wiadomością zakończymy na dzisiaj nasze rozważania. No dobrze. Już się nie boję. Nie bój się. Ja jestem z tobą. Ty mnie ochronisz. Jakby co, kochani, założymy specjalnie Patreona albo Kickstarter, żeby zbierać na prawnika przeciwko Tomiemu Łasowi. Przepraszam, Tomaszowi Wieczorkiewiczowi. Także... Dzięki bardzo za wysłuchanie i mam nadzieję, że następny podcast nie będzie o naszym pozwie. Jak a więc kontra bracia samcy. No, także na razie, kochani, cześć, miłego wieczorku. Czy tam ranka, jak tam oglądacie. Kiedykolwiek to oglądacie. I miłego dnia. Usłyszycie zarówno mnie, jak i Paulinę razem w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości. Tak, odezwiemy się do was. Na razie. Pa!